Czyli jedna z najbardziej bogatych w historii dziedzictwo gorzelni Dalekiej Północy. Jeżeli pamiętacie, oglądaliście film Kena Locha Angel Share, to duża część tego filmu była kręcona na lokacji w naszej gorzelni ze względu na jej walory, ze względu na to, jaka jest malownicza, jak sam obiekt, jak jest piękny. Teraz, tak jak powiedziałem, rzemieślnicza, bardzo, bardzo tradycyjna gorzelnia, 6 operatorów w Balblerze, kierownik, 1 Land Rover Defender bez nieopodatkowanej, bez tablic rejestracyjnych i to jest mniej więcej byłoby na tyle. 300 metrów od gorzelni znajduje się piktyjski menhir, ustawiony tam 4000 lat temu i w późniejszych okresach były dodawane do niego kolejne rzeźbienia, kolejne żłobienia. Na tym etapie, jak się do nas podjeżdża, można się zatrzymać. Jest specjalna furtka, którą rolnik nawet zainstalował, żeby mu ludzie nie skakali przez płot. Można sobie podejść, zrobić zdjęcie. Jest wokół tego menhiru, stojącego tam od 4000 lat, tylko mały drewniany płotek, który ma chronić go przed tym, żeby się krowy o niego nie pocierały. I to jest Szkocja w pigułce, gdzie ta historia, to dziedzictwo po prostu wycieka uszami tym miejscom. I nie da się rzucić mokrym beretem i nie trafić w coś, co jest fascynujące i właśnie klasy zerowej. Gorzelnia Balbert przez pierwsze 100 lat była operowana przez jedną rodzinę, przez Rossów. Później była przyjęta przez inną rodzinę, rodzinę Cowen, która powiększyła, rozszerzyła, przeniosła częściowo produkcję na współczesne, to miejsce, gdzie znajduje się obecny zakład. Większość zresztą współczesnego zakładu to są budynki, które były zbudowane dla Aleksandra Cowena między 1890 a 1894 rokiem, czyli późnowiktoriańska, w czasie czy też tuż po tej pierwszej fali rewolucji przemysłowej gorzelnia zbudowana specjalnie już w tym celu gorzelniczym. Jak większość gorzelni Pogórza, historia początków pędzenia whisky tam wiąże się jednak z działalnością gospodarczą, chodzi po prostu o działalność rolniczą. Czyli nie była to profesjonalna gorzelnia, tylko to była gorzelnia, która była przyklejona do gospodarstwa rolnego przez pierwsze 100 lat swojego legalnego, usankcjonowanego jakiegoś tam funkcjonowania. Gorzelnia była zamknięta okresowo od 1911 roku, czasami była otwierana na krótkie okresy czasu, aż do II wojny światowej ta działalność była później nieco poszatkowana. W czasie II wojny nie było już zasobów, czyli nie było już whisky nawet na miejscu, która tam mogła starzeć. Została zresztą gorzelnia przyjęta przez armię i stacjonowały tam norweskie jednostki, które szkoliły się na szkockim Pogórzu, trenowały przed tym, jakoby mieli odbijać tam swoje tereny. Tak czy siak po wojnie gorzelnia została kupiona przez człowieka, który właściwie dla miłośników whisky ma dosyć duże znaczenie w tej historii powojennej, nazywał się Bertie Cummings, który tym się zajmował, wykupował zamknięte gorzelnie, uruchamiał produkcję i następnie sprzedawał je z dużym zyskiem, co wydaje się być dosyć chwalebnym i dobrym pomysłem z więcej niż innego powodu. Czyli gorzelnia wznowiła produkcję w latach 40. XX wieku i od tego czasu produkuje bez przerwy, tak jak powiedziałem, bardzo tradycyjną whisky, jeżeli chodzi o samą linię produkcyjną. Mamy jedną hardzociernę, mamy drewniane fermentatory, czyli wykonane z miękkiego drewna, z sosny fermentatory, 23 tysiące litrów, są to potężne kadzie wykonane tradycyjną techniką z drewna, jedna para alembików miedzianych i na miejscu są magazyny, wyłącznie magazyny klepiskowe. To są naprawdę z prawdziwego zdarzenia klepiskowe takie magazyny, które mają ziemię pod stopą, gdzie rzeczywiście ta odsłonięta ziemia pomaga i pozwala jeszcze lepiej regulować temperaturę i wilgotność w tym magazynie. To są bardzo, bardzo dobre magazyny, które mają bardzo, bardzo płaską, bardzo płaski profil starzenia, jakbyśmy powiedzieli, czy ta temperatura i wilgotność w nich jest niezwykle równa. Jeżeli chodzi o destylat, który jest produkowany w Balblerze, on jest tradycyjnie od wielu, wielu, wielu dekad ma styl mocno estrowy, mocno owocowy.
lekko perfumowany. Ten ciężar, ta dolna nuta, którą widzieliśmy w Old Polneju, tutaj wygląda zupełnie inaczej. Może być lekko orzechowa, może czasem być lekko skórzana. Jest ciemniejszy ton, ale Balberg przede wszystkim koncentruje się w tych górnych rejestrach. Mówimy tutaj o mocno rozwiniętym, tropikalnym owocu, owocach cytrusowych i o tej zupełnie perfumowanej, takiej bardzo lekkiej mgiełce na samej górze. W ten sposób gdzieś tam ten destylat byłby przez nas odbierany, kiedy spływa z alemika, czyli spodziewamy się, jeżeli byśmy mieli wyznaczyć 3-4 jakieś punkty odniesienia, zawsze szukamy moreli, niedojrzałej moreli, zawsze szukamy takiego tłustej cytrusowości, może skórki cytrynowej i zawsze szukamy tej owocowości czy skórzaności gdzieś tam, gdzieś pod spodem. Tak ma ten destylat wyglądać na początku. W miarę jak będzie dojrzewał w beczce, nabiera smaku i aromatu jako ekstrakt z samego drewna, ale również utlenia się przepięknie. Ten profil dryfuje w kierunku coraz bardziej ciepłego, coraz bardziej przejrzałego owocu. To jest tropikalny, miękki owoc, który sam spada z pestki w wieku 15-18 lat, staje się cięższy, ale w tym przypadku mówimy o whisky jeszcze starszej. Ta jest leżakowana przez minimum 21 lat w beczkach dębowych. Najpierw w beczkach z amerykańskiego dębu, beczki typu Hogshead, głównie drugie napełnienie. Niektóre z tych beczek są beczkami trzeciego napełnienia, jest bardzo dobry powód, dla którego tak jest. Te beczki, które są nieco mniej aktywne, pozwolą destylatowi na dłuższe starzenie, zanim zaczną dominować destylat ekstraktem, zanim te garbniki, taniczność stanie się zbyt oczywista. Więc do dłuższego starzenia te beczki nadają się doskonale. I następnie whisky jest przelana do beczek beczek z hiszpańskiego dębu, wykonanych dla nas zasezonowanych sherry typu Oloroso, czy zasezonowanych winem wzmacnianym, likierowanym, które jest produkowane z winogrona Palomino w Jerez na południu Hiszpanii. I w trakcie, w procesie sezonowania beczki to wino się utlenia, jest wzmacniane do 18% i utlenia się w procesie, więc mówimy, że jest to wino typu Oloroso. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, pół dnia temu, to nie jest wino konsumpcyjne, ono nie stanie się komercyjną sherry. Jest to wino, które jest używane tylko i wyłącznie do przygotowania tej beczki do tego celu.